Cześć, cześć. Witajcie na kolejnym webinarze z cyklu CyberLab. I słuchajcie, dajcie znać może na początku na czacie, czy jest wszystko ok. Czy widzicie slajd, czy mnie słychać. O, widać i słychać, dobra. Dzięki, Marcin. Fajnie, że jesteście, że wytrwaliście tutaj trzeci tydzień z naszym tematem motywów blokowych w WordPressie. No już jutro wychodzi ta nowa wersja WordPressa 6.0, także będziecie mogli sobie już to testować wszystko bez żadnych kombinacji z tymi wersjami RC i tak dalej. I to po prostu, co tutaj przerabialiśmy na tym całym naszym labie, już będzie dostępne normalnie w WordPressie, także to jest fajne. Cześć, witajcie. Widzę, że jeszcze nowe osoby tutaj do nas wbijają na... Momencik, tylko sobie tutaj zobaczę na czat. I dzisiaj jest trzecia część, jeśli nie byliście na poprzednich częściach, to tylko wspomnę, że jest to trzecia część cyklu właśnie składającego się z trzech webinarów na temat motywów blokowych. I na pierwszym webinarze sobie w ogóle spojrzeliśmy w kod źródłowy, zobaczyliśmy, jak w ogóle te motywy blokowe działają. Na drugim spotkaniu wyklikaliśmy sobie templatki, czyli tak jakby strukturę z tej hierarchii templatek WordPressa do tego, żeby wyświetlały nam wszystkie podstrony, także obecnie już cała ta strona nam działa, no tylko brakuje jednej rzeczy, jakiegoś stylu sensownego, bo na razie ta strona za bardzo stylu nie ma, nic nie robiliśmy w każdym razie, żeby ją stylować, więc to zrobimy dokładnie dzisiaj. Cześć Wam, cześć, widzę, że jeszcze kolejne osoby dochodzą, cześć, witajcie. Te webinary są nagrywane, te poprzednie dwa są też nagrane i my je wszystkie razem, myślę, że do końca tygodnia je wypuścimy tam na YouTube już jako publiczne, taką playlistę z tym CyberLabem, także będziecie mogli sobie to odświeżyć, te wcześniejsze webinary, lub jeśli nie byliście, nie mogliście oglądać, to będzie można sobie je obejrzeć. No a tak ogólnie to zachęcam Was do samodzielnego eksperymentowania. Te webinary w sumie mają bardziej być takie ogólnie jakby pokazywać, co można robić, natomiast dobrze jest sobie spędzić samemu czas, poklikać, zobaczyć, co można tak naprawdę tutaj zrobić, trochę poeksperymentować. I dzisiaj tak samo spojrzymy sobie, przełączyć tylko na współdzielenie ekranu. Dobra, mam nadzieję, że widać w miarę, albo za chwilę będzie widać ekran. No i to jest nasz WordPress, dalej jesteśmy w wersji RC, tak tylko przypomnę, bo jutro wychodzi ta wersja 6.0, także od jutra już będzie można normalnie na wersji normalnej WordPressa sobie te wszystkie rzeczy tutaj testować. No i dzisiaj właśnie zajmiemy się stylami i tutaj jest taka nowość w tym WordPressie, to jest takie nowe podejście, które do tych motywów blokowych, że tak powiem, zostało przyczepione, a mianowicie, żeby takim punktem centralnym tego motywu był taki plik theme.json. Ten plik theme.json, on ma służyć do tego, żeby po pierwsze konfigurować edytor, czyli na przykład, co możemy zrobić, co zaraz przetestujemy, skonfigurować jakieś takie presety, typu jakieś na przykład kolory, które będziemy mieć w edytorze, czyli wrócimy sobie się do naszego WordPressa, wejdziemy na przykład do edytora i w theme.json będzie można na przykład skonfigurować sobie jakieś fonty, kolory, które będą tutaj do wyboru w tym edytorze, także na przykład, żeby nie było tych domyślnych tutaj palet, tylko żeby po prostu, o, na przykład wejdziemy na dowolny tam blok i tak jak mamy tutaj jakieś tam kolory, tak, to jest jakaś paleta, która idzie z WordPressem po prostu domyślna, natomiast no oczywiście, jeżeli my mamy jakiś tam własny motyw, on ma jakiś swój styl, więc chcielibyśmy też kolory mieć tutaj dostępne od razu, takie kolory brandowe, więc to będziemy mogli skonfigurować sobie w theme.json, jakieś właśnie rozmiary fontów, jeżeli mamy dostępne, tak, czy tutaj na przykład rozmiary tych fontów, czy jakieś tutaj inne te elementy można nie tylko konfigurować, ale można też zadecydować w tym pliku theme.json, czy chcemy w ogóle je udostępnić użytkownikowi, żeby miał możliwość tu kliknięcia, lub czy w ogóle tego elementu ustawień ma nie być i on nie ma mieć możliwości tutaj zmiany, co może się przydać, szczególnie jeżeli robimy jakieś takie motywy customowe dla klientów, gdzie nie chcemy jednak, żeby ludzie mieli aż taki duży dostęp do wszystkiego, tylko w jakimś tam ograniczonym zakresie, to właśnie możemy skonfigurować poprzez ten plik theme.json. A drugą rzeczą, którą możemy jeszcze zrobić, to jest coś, co może Wam się wydać dziwne trochę na początku i to jest coś takiego zupełnie nowego, takie nowe podejście do w ogóle tworzenia stron, to jest to, żeby można było też w
tworzyć style CSS, właśnie generować je z tego pliku team.json, czyli ogólnie ich założenie tego teamu tutaj Gutenberga jest takie, żeby docelowo, tworząc własny motyw, nie trzeba było de facto pisać żadnego CSS-a w pliku CSS, tylko żeby można to było te całe style definiować poprzez team.json i ten team.json generuje z tego pliku, jest generowany po prostu styl do tych bloków. I to zresztą też na końcu sobie zobaczymy, co nam tam nageneruje z tego, co sobie tutaj skonfigurujemy. Także dzisiaj jeszcze nie jest możliwe w 100% poleganie na tym team.json, bo jednak parę rzeczy trzeba sobie dostylować ewentualnie, jeżeli chcemy coś tam zmienić niż domyślnie będzie się wyświetlało, no to musimy jednak się posiłkować trochę stylami, takimi arkuszami styli CSS, natomiast bardzo dużo będziemy w stanie osiągnąć poprzez ten team.json, także spróbujemy sobie to dzisiaj wykorzystać, właśnie te możliwości tego team.json. No to spójrzmy na tą dokumentację. Ta dokumentacja się znajduje tutaj na stronie WordPress.org, blog editor, how to guides, themes, team.json. No i tutaj mamy opis. Ta dokumentacja jest taka, ona niektórych rzeczy może tam troszkę brakować, ale generalnie jest w miarę jest ok. Po prostu tutaj może być taka sytuacja, że na przykład jakiś ustawień nie będzie, dlatego że po prostu w tej wersji 5.9, bo team.json już w sumie działa od wersji 5.8 WordPressa, więc w wersji 5.9 na przykład ta dokumentacja jest aktualizowana i może nie być jakiejś tam właściwości, którą można już stosować w wersji 6.0. Także no niestety to jest ten problem tutaj z tym Gutenbergiem, że to się wszystko tak zmienia, dokumentacja nie nadąża do końca za tymi zmianami. I teraz ten team.json można, on nie tylko działa w motywach blokowych. W motywach blokowych ma większe możliwości, natomiast jego można też wykorzystać do motywów klasycznych, czyli takich PHP. My na przykład korzystaliśmy z tego team.json parę miesięcy temu, jak robiliśmy stronę ki.pl i tam jest tradycyjny motyw taki właśnie PHP-owy i normalnie ten team.json sobie konfigurowaliśmy edytor. Nie robiliśmy w nich styli, ale cały edytor konfigurowaliśmy tutaj przez ten team.json, także to wszystko działa bez żadnego problemu, więc generalnie można sobie go używać. No i właśnie te ustawienia edytora sobie za chwilę przejrzymy, całe te w tym, co możemy ustawiać w ogóle w team.json. Tak, czyli zarówno jakieś tam settings, czy jakieś ustawienia mogą być kontrolowane przez team.json oraz zarządzanie stylami możemy również mieć przez team.json. No i co tutaj jest pierwsza rzecz, która jest dosyć ważna, żeby się z tym zapoznać, to jest CSS Custom Properties. Custom Properties to są tak zwane po polsku, nazywa się to zmienne CSS. Możemy sobie zajrzeć do dokumentacji. Custom Properties czy CSS Variables, czyli zmienne po prostu CSS, to jest coś takiego, co tutaj w Gutenbergu i w tym WordPressie teraz właśnie związanym z tym, co jest generowane przez bloki, jest, wszystko się praktycznie opiera w style o zmienne CSS, dlatego to jest jedna z tych rzeczy, które musimy opanować, jeżeli jesteśmy front-end deweloperem i jeżeli no, pracujecie przy kodowaniu, no to warto te zagadnienia zgłębić bardziej, tak, ten custom properties, ponieważ no, one tutaj są cały czas używane, a po drugie to jest naprawdę bardzo fajne i te zmienne CSS są w pewnym sensie podobne do, one są trochę podobne pod względem założeń, czym jest w ogóle zmienna, tak, do zmiennych SCSS, które jeżeli kodujecie cokolwiek tam na co dzień, no to na pewno w SCSS-ie używaliście zmiennych i te zmienne CSS są trochę podobne, ale one mają też swoje różnice w stosunku do zmiennych SCSS i przede wszystkim definiujemy taką zmienną właśnie, która z jakimś słowem wymyślonym przez nas, która zaczyna się od dwóch takich myślników, nie wiem, znaków minus, no i przypisujemy jakąś tam właściwość, jakąś wartość CSS do tej nazwy i potem tą nazwę podstawiamy, tak tutaj mamy CSS, oto mam taki przykład, że definiujemy sobie jakieś tam nazwy i wstawiamy tutaj konkretne wartości CSS i później w CSS-ie już nie używamy, na przykład jak mamy kolor czy background kolor, nie, tutaj na przykład jeżeli chodzi o kolor, nie wstawiamy już tej wartości wyrażonej w takim systemie szesnastkowym, tylko podstawiamy nazwę tej zmiennej wewnątrz funkcji var. Tak to generalnie na takiej zasadzie działa, to jest bardzo proste. Tutaj nic takiego się nie dzieje i po prostu w miejsce tej zmiennej będzie podstawiona ta wartość, ale w przeciwieństwie do zmiennych SCSS, to w trakcie tego transpilowania kodu z SCSS-a do CSS-a
w tych miejscach, gdzie są te zmienne, podstawiana jest faktycznie ta wartość konkretna i później w CSS-ie mamy te wartości konkretne. A tutaj w CSS-ie nie ma tego, bo przeglądarka bardzo dobrze sobie radzi z tym. Otworzymy sobie na naszej stronie. Przeglądarka sobie tutaj no radzi bez problemu, tak, z tymi zmiennymi. I zobaczcie, mamy zdefiniowane tutaj akurat te zmienne, które generujemy z tym JSON na takim najwyższym poziomie. One są przypisane do tagu body i tutaj te zmienne są zadeklarowane. To są wszystkie zmienne, które są zadeklarowane domyślnie przez WordPressa, czyli to mamy tutaj gołego WordPressa. My na razie jeszcze nic nie tworzyliśmy, więc takie zmienne tutaj mamy potworzone. Właśnie te chociażby kolory, które tam przed chwilą widzieliśmy w tym ustawieniu tego koloru. No i później tutaj wszędzie w obrębie całego tego WordPressa, tego edytora, tak wszystko jest stylowane w dużej mierze z wykorzystaniem właśnie tych zmiennych. Tyle, że no teraz my tu praktycznie nie mamy żadnego CSS-a. Zobaczcie, że bardzo mało tutaj z tego CSS-a tak naprawdę, jak sobie trochę poklikamy tutaj po tych divach, to tutaj praktycznie nie ma do nich żadnego, jakieś tam bardzo pojedyncze, jakieś takie reguły tego CSS-a są poprzypisywane, ale zaraz zaczniemy sobie dopisywać jakieś tam własne CSS, to zobaczymy, jak nam się zaczną pojawiać właśnie te zmienne w tym naszym kodzie i potem zobaczymy w ogóle, jak WordPress to generuje z tego theme JSON, właśnie ten CSS. Więc te zmienne będziemy używali wszędzie i te zmienne będziemy generować właśnie sobie z theme JSON, czyli tutaj mamy taki przykład, że zaraz sobie zresztą utworzymy paletę kolorów, tworzymy właśnie do tego edytora, żeby można było wybierać. Tworzymy to w taki sposób i output, czyli te zmienne z tego zostaną wygenerowane po prostu z tych nazw, czyli color white. Mamy WP preset, color black i color white. I tutaj jak damy input, no to jest po prostu wzięte z tego slaga. I w taki sposób sobie WordPress tam generuje właśnie te presety. I tutaj możemy mieć też własne, takie, które nie są określone przez tą specyfikację, tylko na przykład my sobie dotworzymy jakieś tam line height i tak dalej. I ona nam po prostu wygeneruje, wtedy już nie jest WP preset, tylko jest WP custom. I tam jest z tej nazwy po prostu, z tej nazwy jest pobrane tutaj do tej nazwy tej zmiennej, no i wartość konkretna tego CSS-a też jest tutaj przypisana. Także w taki sposób to się odbywa i później to wszystko, wszystkie te zmienne CSS-y są tutaj dostępne. One są dostępne na body, czyli później wszędzie w obrębie tej strony możemy wykorzystywać te zmienne również w naszych plikach CSS, które dodamy. Na przykład załączymy sobie jakieś własne customowe CSS-y do naszego motywu, to też te zmienne możemy wykorzystywać. Także one są globalnie dostępne. No i tutaj mamy specyfikację tego theme JSON. I my już zaczęliśmy ten theme JSON tworzyć ostatnio, bo musieliśmy sobie zdefiniować ten content size i ten white size, który będzie dostępny z tych przycisków tutaj w edytorze. Na przykład tutaj mamy na okładce, tutaj sobie to zdefiniowaliśmy, czyli ta zwiększona szerokość to jest 1200, a ta taka content size to jest 900. Także tutaj po prostu do tych przycisków nam to było potrzebne. Więc to sobie zdefiniowaliśmy właśnie pod taką kategorią settings tutaj w tym theme JSON i ona ma taką inną kategorię layout, no i pod tym mamy konkretne elementy, które możemy definiować i to, co możemy definiować, jest opisane w specyfikacji właśnie tutaj tego theme JSON. Nas najbardziej interesują dwie rzeczy. Interesuje nas settings i styles. To są właśnie te dwie rzeczy, które sobie spróbujemy dzisiaj no, przygotować w tym naszym theme JSON. I teraz pierwszym elementem to są settings, czyli settings to są takie ustawienia do edytora, czyli właśnie definiowanie tych kolorów, jakichś font size'ów i tak dalej. Te wszystkie, czy na przykład włączanie, wyłączanie tych poszczególnych przycisków, czy one mają być dostępne, czy mają być niedostępne, no to parę możemy sobie tutaj przejrzeć i spróbujemy sobie dodać jakieś ustawienia. Tu jest pełna specyfikacja, możemy też się przełączyć na Gutenberga, bo znowu przypomnę, że development Gutenberga odbywa się w wtyczce Gutenberg. I później, w momencie, gdy wychodzi kolejna wersja WordPressa, te pewne zmiany z Gutenberga są włączane do WordPressa. Także Gutenberg zawsze będzie trochę do przodu w stosunku do WordPressa. Natomiast teraz, przez to, że właśnie ta wersja 6.0 wychodzi jutro i jeszcze nie jest zaktualizowana ta dokumentacja, to mogą być tutaj niektóre elementy, które są dostępne, które tu jest opisane, że jest dostępne w Gutenbergu, a tak naprawdę one już będą dostępne w WordPressie teraz od wersji 6.0. No i co tutaj możemy sobie ustawić w tych ustawieniach? Tu ustawiamy jakieś domyślne takie rzeczy, które są właśnie w
tym Gutenbergu, w tym edytorze blokowym do wyboru przez użytkownika, czyli na przykład kolory będziemy chcieli na pewno ustawić. Możemy właśnie przygotować własną paletę kolorów, która zastąpi tą paletę z WordPressa. No, layout tutaj sobie już określiliśmy. Możemy też jakieś domyślne tutaj spacingi też ustawić, czy mają być w ogóle te kontrolki takie, w których można sobie wybrać jakiś margines w okresie, czy padding, czy unity na przykład też możemy ograniczyć, że nie chcemy w pikselach, tylko chcemy w jakichś relatywnych unitach dla tych marginesów, żeby była możliwość ustawienia. Typografia też nas interesuje też dosyć mocno, bo chcemy jakieś font families na przykład, to jest jedna z takich rzeczy, które będziemy chcieli ustawić, font sizes. No i dla każdego bloku na dodatek możemy sobie z osobna też definiować te wszystkie tutaj ustawienia, czyli możemy na przykład ustawić tak, że będzie jakaś paleta kolorów ogólnie dla całego Gutenberga, a na przykład dla jakiegoś bloku, na przykład dla, nie wiem, batona, no to będzie na przykład tylko dwa kolory do wyboru, bo nie będziemy chcieli, żeby ludzie sobie jakieś tam dowolne robili ustawienia, także możemy też zawężać potem do każdego bloku, nadawać jakieś tam inne ustawienia, czyli możemy sobie na przykład ogólnie, na poziomie ogólnym wyłączyć coś, że na przykład nie będzie czegoś, nie będzie do wyboru na przykład font size'u, ale na przykład tylko do paragrafu ustawimy, że można ten font size ustawić, także dosyć tutaj mocno możemy tym manipulować, oczywiście nie wszystkimi ustawieniami, no bo w niektórych nie miałoby sensu, tak, nie mamy możliwości wyłączania wszystkich tych tutaj elementów, no bo musimy mieć możliwość jakiegoś tam ustawiania obrazka i tak dalej, ale właśnie takie elementy przede wszystkim odpowiedzialne za tutaj mamy takie appearance tools, one są domyślnie wyłączone, będą tutaj w WordPressie, to jest na przykład jak bordery, czyli to, co zawsze ludziom przeszkadzało, że te przyciski mają zawsze ten okrągły, tak, takie, one są takie okrągłe i one to nie zawsze pasuje, tak, to można teraz wyłączyć sobie, że nie można zmieniać tego bordera, ustawimy sobie jakieś domyślne style dla batona i po prostu nie można zmieniać żadnych obramowań, niczego takiego. Kolor linku też jest domyślnie wyłączony, spacingi różne, jakieś marginesy, paddingi dla elementów to jest wyłączone, więc jeżeli chcemy dać użytkownikom możliwość dodawania paddingów wewnątrz na przykład grupy, no to możemy to sobie włączyć. No i line height to też jest coś, co jest domyślnie wyłączone, ale też możemy to włączyć na przykład dla niektórych z tych bloków, więc to są tak zwane opt-in controls. I no to może spróbuję coś dodać, żeby tak teoretycznie nie omawiać, więc jesteśmy w settings i teraz musimy sobie po pierwsze zwrócić uwagę, jak one się zagnieżdżają, te poszczególne właściwości, ponieważ tutaj zagnieżdżamy je w takiej samej jakby, w takiej samej kolejności, znaczy nie musi być kolejność taka sama, ale taki sam musi być poziom zagnieżdżenia, czyli co jest w czym zagnieżdżone i druga rzecz, na którą musimy bardzo mocno zwrócić uwagę, to w tym pliku JSON muszą się zgadzać wszystkie przecinki, czyli jak gdzieś damy za dużo przecinek, na przykład tutaj na końcu, to nam się ten plik nie zaczyta w ogóle, także tutaj dobrze jest sobie coś zainstalować w edytorze kodu, co nam będzie walidować ten JSON, ten plik. Ja niestety nie mam tego, więc czasem się zdarza, że coś się tam nie do końca zadziała, no bo na przykład gdzieś był jakiś przecinek zapomniany albo właśnie za dużo o jeden przecinek. To spróbujmy, może zaczniemy od kolorów, bo to jest takie najprostsze, czyli wchodzimy na ten sam poziom co layout, czyli weźmiemy sobie tutaj kolor specyfikacji i wracamy do naszego theming JSON, czyli on jest w settings na tym samym poziomie co layout, za layoutem robimy przycinek, dajemy ten kolor, zamkniemy jeszcze tylko tutaj mu ten nawias, no i co potrzebujemy sobie zrobić? Paletę kolorów własną. Paleta kolorów tutaj jest to tablica, w której musimy przekazać kolory. Ja mam sobie już przygotowane te kolory, więc kopiuję je, żeby tutaj nie wklepywać ich i nie tracić za dużo czasu właśnie na przeklepywanie. Już zaraz to znajdę, tu mam paletę. Paletę kopiuję. Mam taką paletę kolorów. I tą paletę definiujemy tak, że ma slack, ma kolor, czyli w tym zapisie, w zapisie szesnastkowym mamy tutaj ten kolor. Ma mieć jakiś slack i ma mieć jakąś nazwę. No i teraz zapiszemy sobie tą paletę, patrzymy, czy się zgadzają wszystkie tutaj przecinki. Zapisujemy i spróbujemy sobie odświeżyć teraz w edytorze. Patrzymy edytor, tu na razie my nie stylujemy nic, my tylko dajemy możliwość wybrania koloru,
tutaj w tych ustawieniach, czyli na przykład na dowolnym bloku, gdzie mamy możliwość tutaj ustawienia, jak klikniemy sobie, to zobaczcie, dodało nam teraz takie zielone kolory, czyli dostaliśmy tutaj taką dodatkową paletę właśnie naszą brandową. No i na przykład powiedzmy, że chcemy się tej domyślnej pozbyć, bo nie jest nam potrzebna, żeby jakieś tutaj takie kolory były dostępne, to również możemy sobie zobaczyć tutaj w tych ustawieniach default palette jest ustawiona na true. No to weźmy to i ustawmy na false. Czyli to jest na tym samym poziomie co palette. Tak, czy ta paleta była tu? O, to mi waliduje, także fajnie, także spoko. Brakuje tutaj jeszcze o cudzysłów i teraz zmieniamy na false. Teraz nie chcemy mieć, żeby ta defaultowa paleta, żeby jej nie było. No i teraz wchodzimy z powrotem do edytora. Czyli tutaj po prostu dostosowujemy te ustawienia edytora dla użytkowników później, jak oni tego będą używali, to im to dostosowujemy, żeby na przykład nie rozpraszać ich. Także nie mamy tutaj żadnych tej już domyślnej palety. I tu mam jeszcze jakiś tam custom. Ktoś mógłby sobie tutaj zmienić na dowolny tak kolor, co niekoniecznie z tym, co byśmy chcieli. Tutaj możemy sobie zresetować. Więc możemy też zobaczyć, czy custom możemy włączyć. Mamy custom true. Tak, czyli custom też możemy sobie ustawić na false. Na przykład, jeżeli mamy dla klienta i tam ma być tylko paleta, powiedzmy, kolorów brandowych, no to też ustawiamy na false, żeby nam tam jakiegoś różowego nie wybrali. I tutaj wchodzimy, odświeżamy. Tak, możemy sobie to odświeżyć. No i zobaczymy, że za chwilę powinno nie być możliwości wyboru już jakichś tam customowych. No i mamy tylko te z motywu, te kolory i nic innego tutaj ta osoba nie jest w stanie zmienić. Więc to jest dosyć fajne właśnie w przypadku takich customów. I tutaj na co zwrócę Wam uwagę tylko, że jeżeli robicie coś takiego, że ograniczacie ludziom możliwość tylko do tych kolorów, to ja tu polecam jeszcze dodać czarny i biały, bo czarny i biały nie zepsuje designu, a czasem się to przydaje. I druga rzecz, którą Wam zwrócę uwagę, to żeby te kolory nazywać najlepiej primary, secondary, tak, jakieś tam tertiary, czy jakkolwiek, czy jakiś foreground, background, żeby nie nazywać kolorów zielony, ciemny, zielony, jasny i tak dalej, bo to powoduje pewien problem, dlatego że co nam sprawiło to, że my dodaliśmy sobie taką paletę? To sprawiło, że na razie nic nam się tam nie ustylowało, bo musielibyśmy przypisać gdzieś te kolory. Ale jak odświeżymy tutaj na stronie, na frontendzie i zresztą też na backendzie, to zobaczcie, te kolory się dodały do tych presetów. I mamy WP preset color, primary, secondary i tak dalej. Jakiś foreground, background. I te zmienne teraz potworzyły się nazwy na podstawie tych slagów, które tam przekazaliśmy w tym JSON. I teraz powiedzmy, że będziemy za chwilę, bo będziemy za chwilę sobie stylować, na przykład ostylujemy sobie jakieś tam H2 albo w ogóle wszystkie nagłówki, żeby miały kolor zielony. No i powiedzmy, że no więc przekażemy im konkretną nazwę tej zmiennej. Tak, i teraz sobie wyobraźcie, że mielibyśmy tutaj zielony, a potem klient przyjdzie i mówi, te zielone to mi się nie podobają, to ja chcę w niebieskie iść. No i będziemy chcieli zmienić sobie tą paletę potem na niebieskie kolory. No i jeżeli by nam, jak nam się nazywają primary, secondary, no to nie ma znaczenia, tak, bo to nie określa koloru, więc możemy sobie później tutaj podmienić kolory. Ta zmienna dalej będzie się nazywała primary i tylko się podstawi na ta wartość tego CSS-a, czyli ten kolor się zmieni pod tą zmienną i to tak naprawdę i tyle. Tutaj wystarczy tylko, że zmienimy po prostu ten kolor i wszystko na stronie się po prostu nam, tam gdzie ma przypisane tą zmienną, to się tam podmieni ten kolor. Więc to jest super, wtedy w jednym miejscu zmieniamy, na całej stronie się to podmienia i taka zmiana koloru nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli byśmy zmieniali nazwy potem, to zmienią się nam nazwy zmiennych i teraz musielibyśmy w wielu miejscach teraz zmieniać, gdzie mamy poprzypisywane właśnie te nazwy zmiennych z tym kolorem, z tą nazwą tego koloru, tak jak tutaj jest na przykład Vivian, jakiś Green Cyan, tak, czy coś takiego, no to jest naprawdę problematyczne. Poza tym, jeżeli tutaj na przykład dodam przykładowo jakieś tło, dodamy sobie z kolorem, zapiszemy. Dodatkowo klasy też CSS będą, chociaż może teraz już nie, bo wcześniej było tak, zaraz zobaczymy, bo szczerze mówiąc nawet nie sprawdzałam tego. No, teraz już klasy się dodają. Widzicie? I mamy coś takiego, has, ten, jakkolwiek się to czyta, background color. Czyli mamy tutaj już tą nazwę wygenerowaną. I teraz, jeżeli zmienimy tą nazwę tego koloru, no to robi nam się problem. Dlatego tutaj uczulam tylko na to, że nie warto jest tych nazw kolorów po prostu robić odnośnie do jakichś takich nazw przypisanych do koloru, tylko raczej takie ogólne, nie? Pierwszy, drugi, trzeci, coś takiego i to będzie ok.
No i teraz weźmiemy kolejną rzecz, bo zrobiliśmy sobie tą paletę, no i ona tam jest ok, no nie? I teraz może spróbujmy coś innego. I tu możemy tak samo konfigurować jeszcze duotons i gradient. Czyli to widzimy, te gradienty są, duotony to są na przykład, to jest coś takiego, tutaj mamy na okładce, że możemy nanieść i to zdjęcie się jakoś takim robi, jakimś duotonem, no jakoś tam się nanosi ten duoton. Ja szczerze mówiąc nie wiem za bardzo, jak to, na czym to polega. To możemy też sobie konfigurować i możemy gradienty, czyli wszędzie, gdzie możemy dodać jakieś tło, tak jak tutaj, tylko tutaj wyłączyliśmy już tę możliwość dodawania tych, no tutaj już nawet nie mamy możliwości tego tła. Także, ale jeżeli byśmy chcieli, no to te gradienty też możemy sobie skonfigurować właśnie, też dokładnie w taki sam sposób jak paletę, czyli tworzymy własne gradienty i je przekazujemy, tylko że do takiego elementu gradient, te duotony i możemy też je wyłączać, te custom duoton, custom gradient, możemy też ustawić na false, tak jak zrobiliśmy z paletą, czyli to dokładnie działa na tym samej zasadzie. Tak, tutaj to zrobiliśmy na tej samej zasadzie. Teraz typografię spójrzmy, bo typografia jest ważna, bo byśmy chcieli na pewno mieć font family sobie jakieś zdeklarować, nie? To byłoby przydatne. Więc to jest na tym samym poziomie, co ten nasz kolor, więc bierzemy tą typografię i sobie weźmy tutaj na tym samym poziomie, co kolor, czyli tu. Dobra, tutaj jeszcze. Czy za dużo mi się narobiło? A i tutaj jeszcze z tym JSON jest fajnie, jak macie Visual Studio Code, bo Visual Studio Code gdzieś tu w dokumentacji doczytacie, jest możliwość przekazania takiego elementu schema i tam się wkleja taki link i wtedy Visual Studio Code podpowiada te wszystkie tutaj właściwości, które mamy dostępne. Ale w tym Sublime nie doczytałam, znaczy nie znalazłam, żeby była taka możliwość. No i w każdym razie bierzemy tą typografię i teraz font family dokładnie w taki sam sposób będziemy deklarować, no, na podobnej zasadzie to te, powiedzmy, tą paletę kolorów. Czyli też mamy tutaj tablicę i możemy przekazać tutaj więcej tych właśnie rodzin fontów. I tutaj sobie najpierw weźmiemy jakiś font taki systemowy, który mamy dostępny i który nie musimy tak naprawdę, nie musimy z nim nic robić. I tutaj mamy Arial. Arial to jest font, który jest dostępny tam w przeglądarce, nie musimy go pobierać znikąd. Jak przekażemy mu tutaj font family Arial, tak, Slack, jakoś nazywamy jakieś nazwę, to praktycznie nie musimy go nigdzie zaciągać znikąd, on po prostu nam się pojawi i teraz jakoś odświeżymy sobie stronę. O, widzę, że Marcin tutaj zamieścił Teams. No właśnie, tam wam zamieścił, skąd można tą schemę tam wziąć, schema JSON. I to jest, ja widziałam, jak to ktoś inny wykorzystywał, to bardzo fajnie to działa, bo to podpowiada po prostu. I teraz właśnie to jest coś, czego wam nie pokazałam. Tutaj tej jednej zakładka nam, w tym edytorze jesteśmy, pamiętajcie, edytor witryny, nie na konkretnej stronie, tylko jesteśmy tam, gdzie mamy te szablony, tak, tu mam tą witrynę. I tutaj mamy taką dodatkową zakładkę style. I te style generalnie, one z założenia mają być taką nakładką na ten theme JSON, czyli de facto tutaj będziemy mogli wyklikać sobie na przykład w tekst wejść, no i rodzinę możemy wybrać ten Arial. No ale rodziny tutaj nie wstawimy, nie zdefiniujemy. Musimy ją zdefiniować najpierw w tym naszym theme JSON i potem możemy tutaj wybrać stąd. Albo możemy to wszystko ustawić przez theme JSON. Także to już zależy, co kto woli. Tutaj w tym edytorze, z tego co patrzyłam, są dosyć ograniczone możliwości tutaj manipulacji. Ten theme JSON daje trochę więcej możliwości. Więc jak widzicie, teraz mamy zdefiniowany ten Arial, więc możemy sobie zmienić i na całej stronie nam się tutaj pozmienia. Albo przywrócimy sobie domyślne, no ale chcemy też dodać sobie fonty Google, tak? To pewnie jest coś, o czym każdy myśli, że żeby dodać font Google'a do WordPressa, do naszej strony. I teraz powstało coś takiego jak Web Fonts API w WordPressie i to zostało włączone do WordPressa, ale w dosyć okrojonym formacie. Czytałam o tym, że już było gotowa integracja z tym Google Fonts i można było tam chyba tylko przekazać nazwę tego fontu albo może po prostu jakąś URL i ten font się zaciąga. Tylko że pojawiły się problemy z prywatnością. Jest jakaś taka sytuacja, że jeżeli zaciągamy font z Google'a bezpośrednio, to tam Google no, śledzi tak użytkowników jakoś przez to. No i pojawiły się głosy, żeby nie pozwalać w ogóle na to, żeby w taki sposób te fonty Google'a sobie bezpośrednio, jakby, żeby one za każdym razem z Google Fonts były gdzieś tam zaciągane.
I to zostało na razie wycofane, żeby w taki sposób to robić. Musimy trochę to zrobić naokoło, to znaczy obecnie, co musimy zrobić? Możemy dalej załączyć font z Google'a, ale musimy go zainstalować lokalnie w naszym motywie. Czyli szukamy sobie jakiegoś fontu, na przykład Commissioner, ten nam się podoba i co robimy, to klikamy tu Download Family. I pobierze nam się ten font na komputer w takim zipie. I ten zip rozpakowujemy. I tam mamy font, ten plik z fontem TTF, coś takiego. I ten font, ja już sobie to pobrałam wcześniej i założyłam sobie taki katalog tutaj w moim motywie, assets i tutaj mam font i tutaj sobie dwa takie fonty po prostu pobrałam i wstawiłam. Właśnie to są fonty z Google Fonts, tak jak ten commissioner, który przed chwilą pokazałam wam, to dokładnie to tak działa. Że tutaj sobie pobrałam i mamy lokalnie teraz ten font w naszym motywie gdzieś tutaj w jakimś katalogu. Nie musi być taka struktura katalogu, może być inna, tylko że będziemy musieli za chwilę zwrócić uwagę, jak będziemy sobie dodawać. No i teraz dodajmy te dwa fonty. Dodamy je tu, pod tym arialem. Włączę się. I w jaki sposób je dodajemy? Dodajemy je w podobny sposób jak tutaj, czyli font family slack name. Musimy tutaj wyescape'ować ten cudzysłów. Dodajemy sobie ten font i musimy jeszcze zadeklarować font face, nazwę font family, font weight, to są variable fonts, te dwa, więc tutaj taki zakres sobie deklarujemy, że między 300 a 900 tego font weighta, font style tu jest normal, no i tutaj w source, w tym source przekazujemy, jakaś ścieżka do tego konkretnego pliku TTF, czyli jesteśmy, Team JSON jest na tym, w tym katalogu głównym motywu, więc nasz font jest w assets, fonts i tutaj przekazujemy całą tą nazwę, wpisujemy tą nazwę, no i tak samo do tego drugiego fontu dokładnie to samo robimy. I w taki sposób teraz te fonty Google'a mamy zainstalowane u nas w naszym katalogu. I te fonty powinny być już dostępne, czyli jak wejdziemy sobie tutaj do naszego edytora, tak jak mieliśmy tylko teraz ten Arial, to teraz powinniśmy mieć wszystkie te fonty tutaj dostępne i jak wejdziemy na przykład w typografię, tekst, no to będziemy mieć wszystkie te fonty, jak zmienimy, to widzicie, że one się nanoszą, także tutaj to teraz działa i można je przypisywać. Tutaj ja na razie nie będę tego ustawiać, bo ustawimy to w TeamJSON, ale generalnie widzimy, że to działa, że te fonty się nam dobrze, tutaj mamy je zainstalowane, także bez problemu tutaj tylko z tym Gutenbergiem. No właśnie tam była jakaś rozmowa, wiesz Marcin, ja czytałam o tym, że to oni się z tego wycofali, żeby nie zaciągać bezpośrednio z Google Fonts i chcą to zrobić docelowo tak, żeby można było wpisać nazwę fontu, czy tam jakieś URL z Google'a i żeby pod spodem on zaciągał właśnie zamiast tego, że my ręcznie pobieramy i instalujemy, to żeby on zaciągał z Google Fonts i wstawiał do takiego jakiegoś katalogu fonts tutaj i też był lokalnie dostępny, tylko żeby to się działo samo już bez naszego tam pobierania tych fontów. Więc takie jest chyba docelowe, to pewnie w kolejnej edycji to chyba się wydarzy, przynajmniej to był jakiś ostatni pomysł, który gdzieś tam widziałam, że był. Dobra, no to mamy te fonty, tylko że te fonty też nie będą dostępne, przynajmniej na razie nie są, one są dostępne tylko tutaj w tym edytorze motywu, one nie są dostępne z poziomu, jak jesteśmy na przykład na stronie czy na wpisie i chcemy zmienić na przykład dla paragrafu, to tam te fonty nie będą dostępne, przynajmniej na razie nie są. Nie wiem, czy będą chcieli to zrobić, żeby były dostępne, także możemy globalnie ustawić, ale już nie później do każdego elementu raczej nie będzie możliwe, no bo też trzeba się liczyć z tym, że te fonty one tam mają po 300 kilobajtów i jakbyśmy więcej ich tutaj nainstalowali i potem ktoś by je sobie tam wybierał na podstronach, to by to strasznie dużo ładowało znowu asetów, tak, gdzieś na naszej stronie, więc to jest zawsze między performancem a tym wyglądem zawsze jakaś taka waga tutaj musi być zachowana. Zresztą pod koniec spróbujemy sprawdzić w ogóle, co nam ten WordPress ładuje, jakie asety, ile tam kilobajtów i tak dalej. No to mamy te typografie. Co tu można jeszcze zrobić? DropCap, tam widziałam, że padło pytanie, co to jest DropCap? To jest coś takiego, że pierwszą literę paragrafu robi taką dużą i to jest taki jakiś efekt wizualny, także to przeważnie się wyłącza, bo to jest w sumie niepotrzebne, no to możemy wziąć. Czyli to jesteśmy pod typografią, weźmy ten DropCap, no i tutaj pod typografią wrzucamy, tylko musimy dać przecinek i oczywiście ustawiamy na false.
Okej, okay, to mamy. Potem jeszcze, co fajnie byłoby zrobić, to jeszcze zdefiniować te font sizes, bo te font sizes, one też są dostępne tutaj, te rozmiary. No i tutaj mamy jeden mały problem z tymi rozmiarami, które są wybrane i tu pojawia nam się jedno jeszcze zagadnienie takie związane z CSS-em. To znaczy, przez ten theme JSON nie ma możliwości totalnie żadnej, żeby używać tych media queries do robienia na przykład innych font size'ów, czy innych jakichś tam odstępów dla urządzeń mobilnych, innych dla urządzeń dużych i tak dalej. Tutaj ogólnie to jest druga rzecz, która właśnie, w której Gutenberg w ogóle od której odchodzi, to jest używanie w ogóle media queries. Tego w ogóle oni nie planują używać tutaj, tylko jest zupełnie inne podejście do tego layoutu i robienia responsywności. I tutaj podejście jest takie, żeby używać przede wszystkim funkcji CSS-owych, które pozwalają nam dosyć relatywnie, czy tam nie nam, tylko przeglądarce, dosyć relatywnie dobierać po prostu jakieś tam szerokości, wielkości fontów, w zależności od tego, jaka jest szerokość ekranu. I zaraz to zobaczymy na tych font size'ach. To jest coś, co pobrałam z takiego motywu Wabi. Ten motyw Wabi jest dosyć fajny i tutaj mamy na GitHubie w ogóle te dwa motywy, Wabi i ten 2022. Warto, jeżeli sobie tworzycie własny motyw, warto tutaj podglądać. Oni też mają tu własny theme JSON. Tak, i tutaj też jest jakiś tam theme JSON, ma różną tam konfigurację, także możecie sobie porównać, jak to jest skonfigurowane. I ja tutaj stąd zaciągnęłam właśnie te. Zaraz sobie poszukamy, ja to gdzieś też mam na boku, także w razie czego będzie wiadomo. Font sizes, które. O tutaj, font sizes, które są definiowane przez taką funkcję clamp. I za chwilę się przyjrzymy. To spróbujmy dodać. Mamy font families, czy potrzebujemy dodać font sizes, i one będą tu za tą tablicą, tak? Dobrze to mamy. Font sizes, tak. Tutaj nam wiadomo, czyli znowu bierzemy sobie naszą specyfikację i za font families wjeżdżamy font sizes. Tak, dobrze to mamy. Czyli tutaj dajemy te font sizes. Tego przecinka się pozbędziemy. Tutaj nam brakuje jakiegoś słowa. O. I tutaj wstawimy sobie font sizes, które wyglądają tak. Zaraz spojrzymy na tą funkcję clamp. I to jest druga rzecz, którą jak jesteście frontend deweloperami, no to warto się zapoznać z tą właśnie funkcją clamp. Zaraz sobie to obliczymy. Czyli tutaj zobaczcie, że zupełnie ustawiamy wszelkie tam te font size, czy generalnie powinniśmy ustawiać raczej w relatywnych wartościach, czyli tutaj mamy remy wykorzystane przede wszystkim, czyli jeden rem to jest 16 pikseli domyślnie. Taki, tyle to jest dla przeglądarki domyślnie, jeżeli tego jakoś w jakiś sposób nie zmienialiśmy, to ten rem wynosi 16 pikseli. Czyli jeżeli mamy na przykład tutaj 1,45 rem, no to możemy sobie obliczyć, że to jest, normalnie w kalkulatorze możemy obliczać 1,45 razy 16. I to oznacza, że to jest 23 tam mniej więcej pikseli. Moglibyśmy tutaj, ta funkcja clamp przyjmie również piksele, więc moglibyśmy tutaj wstawić piksele. Natomiast raczej się tutaj przyjęło, z tego co widziałam, raczej przyjmuje się, żeby używać tych relatywnych jednostek, czyli rem, czy tak jak tutaj mamy viewport width, czyli to VW, to jest viewport width, czyli to oznacza dosłownie 2% szerokości ekranu. Taka wartość. No i co ta funkcja clamp robi? Funkcja clamp, naprawdę druga ważna rzecz tutaj, żeby sobie ogarniać tutaj w tym takim podejściu Gutenbergowym. Ta funkcja clamp w CSS-ie, przekazujemy do niej trzy parametry i tutaj mamy to dosyć dobrze opisane. Czyli pierwszy parametr to jest minimum value, drugi to jest preferred value i ostatni to jest maximum value. Czyli tak jak mamy tutaj na przykład na tym dużym, najlepiej będziemy to widzieli. Mamy jakąś minimalną wartość, maksymalną wartość i preferowaną wartość. Czyli co to są dwa remy? No dwa remy to jest 2 razy 16, to jest 32. Czyli 32 pikseli to jest nasza minimalna wielkość tego fontu huge. 4 remy, 4 razy 16, to jest 64. Czyli ten font ma się mieścić między 32 piksele a 64 piksele. A to jest preferowana wartość. A preferowanie ma mieć 3,33% szerokości ekranu tego okna, tej rozdzielczości. Więc teraz zobaczcie, jak mamy na przykład duży ekran, jakiś 1920, no to ile to będzie? 1920 pikseli razy 3,33 podzielić przez 100, bo obliczamy 3,33% tego 1920.
tam 920, to jest 63,9 pikseli, czyli to jest tyle co 4 remy mniej więcej. Czyli to będzie taka maksymalna wartość tego fontu, ten font size tego fontu, nawet jeżeli ktoś ma większy ekran, ma ekran jakieś 3000 pikseli, dalej będzie miał 63 pikseli, będzie miał ten font, któremu przypiszemy tą zmienną huge. A jaki będzie na 1366 pikseli? To jest bardzo popularne też rozdzielczość ekranu, jeszcze dużo ludzi używa takie laptopy z taką rozdzielczością. No to tutaj też liczymy 3,33% podzielić przez 100. No to jest 45 pikseli, mniej więcej. Czyli to się mieści między tym 32 a tym 64, czyli na rozdzielczości 1366. Jak ktoś ma taki komputer, to będzie miał ten font 45. Jak mamy znowu jakiś mniejszy ekran, czyli na przykład jakiś tablet i on ma 900 pikseli, tak, to 900 pikseli razy 3,33 podzielić przez 100, no to jest 29, czyli to jest mniej niż ta dolna wartość, bo ta dolna wartość to było 32, także nie będzie to nigdy mniejsze niż 32, czyli w jakimś tam pewnie około 900 pikseli, 970 pikseli na takim breakpointie osiągnięta zostanie ta wartość minimalna i później każdy już ekran, który jest mniejszy niż ten 900 tam coś pikseli, będzie miał ten font huge, no będzie miał font size 32 pikseli, na takiej zasadzie. I zaraz zobaczycie, jak przypiszemy te, to bo przypisałem do H1, to do H2 i tak dalej, więc zobaczycie, jak będziemy sobie skalować na ekranie, jak to fajnie działa, bo co tutaj to robi, to nie ma takich breakpointów, jak w przypadku media queries, gdzie mamy, określamy, że na przykład na 800 pikseli powyżej ma mieć, nie wiem, jakąś większą wartość i wtedy on ma po prostu taką stałą wartość, a dochodzimy do breakpointu, i poniżej niego już tak spada nam na przykład ten rozmiar fontu, to tutaj nie ma czegoś takiego, bo tu jest bardzo proporcjonalnie, czyli mamy jakąś tam największą wartość tej funkcji clamp, jak to będzie niższe niż to, to później i między po prostu tym najniższą a najwyższą wartością ten font będzie się skalował proporcjonalnie do szerokości ekranu, aż osiągnie tą najniższą wartość i wtedy już się nie będzie dalej w dół skalował. Więc to bardzo fajnie pozwala i z tym razem, jeżeli mamy na przykład line height przypisany w EM-ach znowuż, czy też relatywnie wyrażony, również line height się będzie nam skalował proporcjonalnie. To jest naprawdę bardzo fajne i zaraz sobie to zobaczymy, czekaj, widzę, że tutaj Karola napisała, to potem wam przeczytam sobie, co tam napisać, widzę, że jakiś fajny komentarz się pojawił. Także tej funkcji warto się przyjrzeć, ponieważ ona tu będzie używana na wielu miejscach, zresztą nie tylko sam clamp, ale też te funkcje takie, które takie dynamiczne, max i min, one też są tutaj często używane właśnie do tego określenia, że na przykład jakieś tam kolumny mają mniej mieć niż ileś tam szerokości i tak dalej, czyli cały ten układy również responsywne, kolumnowe też można tworzyć właśnie z wykorzystaniem flexu, gridu i tych funkcji CSS, które właśnie dynamicznie nam dobierają tę szerokość. I w taki sposób tutaj ten Team Gutenberga podchodzi, żeby w taki sposób tworzyć responsywne layouty, a nie poprzez właśnie te media queries. Także media queries tutaj nie zrobimy przez ten właśnie Team.json. No i dobra, i mamy to i wracamy do naszego WordPressa, czyli w edytorze teraz nam się powinno tutaj zmienić i powinniśmy mieć inne elementy tutaj tego font size, także teraz zobaczcie, że nie jest już konkretne piksele, tylko mamy jeden i po najechaniu mamy jakiś mały, średni, duży, bardzo duży i tu jest ten piąty, bo on powinien w sumie być, on powinien mieć jeszcze jakiś name, tu powinniśmy mu dać. Jak mu damy jeszcze name, to teraz będzie powinien mieć huge. Chodzi o to, że te mniejsze, one są wbudowane w WordPressa, takie nazwy i my je tutaj nadpisujemy, a huge'a już nie ma, i dlatego właśnie już tutaj po prostu wyświetlił 5, że to jest ten duży i tutaj jak też odświeżymy na stronie, to pojawi nam się, wygenerują nam się kolejne zmienne CSS z tymi właśnie rozmiarami, czyli tutaj widzicie, że to one się pojawiły, tak to jest dynamicznie w zależności od, jest obliczane po prostu, przeglądarka oblicza to w danym momencie, jak w zależności od tego, jaki ktoś ma rozdzielczość. No i tutaj nam też te font family zrobiło, też z tego wygenerowało nam zmienne, także tego możemy teraz używać do stylowania. I tutaj jak wejdziemy, zobaczymy, czy to się tam zrobiło. No i przy piątym jest już huge, nie? Czyli nazwę dodaliśmy, także mamy teraz możliwość zmieniania. No i teraz mamy już jakieś tam ustawienia. Tak, i tych ustawień to jest więcej, także możecie się pobawić. Tak samo można też do konkretnych bloków, na przykład do paragrafu możemy dać inne, tam jakieś font size i tak dalej, możemy to podefiniować. Także to za chwilę sobie zobaczymy,
na stylach, jak to działa, ponieważ kolejną taką sekcją, tą, która by nas interesowała do przygotowania sobie w tym Team JSON, są konkretnie. O, jeszcze custom możemy dodać jakieś, to jeszcze o tym wspomnę, że jeżeli chcemy jakieś dodatkowe zmienne, które nie są tam zdefiniowane, to możemy właśnie sobie, mamy nawet na boku gdzieś, to zaraz na szybko dodam, żebyście po prostu zobaczyli sobie, na przykład z line height. Nie możemy tego domyślnie robić, ale mamy możliwość też na poziomie, tu mamy typografia, czyli w tym miejscu możemy zrobić custom. I to będą takie nasze custom properties. Mamy jakieś tam line height, sobie zrobiliśmy jakieś normal, jakieś biggery, obojętnie, możemy to nazwać jakoś tam. I co on robi, to on nam wygeneruje te zmienne CSS z tego. Pojawią nam się one tutaj. O, i teraz już nie jest WP preset, bo WP presety to są z tych, które są tam zdefiniowane po prostu na sztywno. A WP custom to możemy cokolwiek dodawać, line height, cokolwiek. Każdą właściwość CSS możemy sobie w taki sposób otworzyć właśnie te zmienne tutaj CSS-a, ponazywać je jak chcemy i on po prostu z tego generuje, czyli jest WP custom, line height, tam normal i tak dalej, tylko że tutaj mamy camel case, zamiast jak w CSS-ie mamy z myślnikiem ten line height, to tutaj musimy tylko pamiętać, że zamiast myślnika mamy camel case'a do tych właściwości CSS-a i to powinno nam tutaj dobrze to przetworzyć, na przykład tutaj line height został zamieniony z myślnikiem. Natomiast my tego będziemy tak używali jako nazwy zmiennej, także to i tak nie ma znaczenia, jaka to jest nazwa. To mogła być dowolna nazwa tak naprawdę, tylko to jest dla nas, żebyśmy po prostu wiedzieli. No i dobra, jesteśmy przy tych presety, już te settingsy zostawmy. Przejdźmy teraz tu mamy trochę jakichś przykładów, także możecie sobie tu zobaczyć, tak? Na przykład jak się nadpisuje w kolejnym bloku, paletę i tak dalej. Jest parę przykładów, coś tam można z tego wyciągnąć, poeksperymentować. No i tak jak mówię, tutaj kod źródłowy tego wabi motywu i wchodzimy do Team JSON i tak samo tutaj z 2022 możecie sobie też wejść w Team JSON i tu zobaczyć, co oni tutaj porobili. Także to są takie źródła, z których można sobie gdzieś tam wziąć dla siebie, poeksperymentować. I drugą kategorią to są style. I właśnie tutaj przejdziemy teraz do konkretnie stylowania i wytworzenia tego CSS-a faktycznego z tego Team JSON, co jest tutaj będzie dosyć ciekawe. Tutaj znowu mamy te dwie zakładki, że w Gutenbergu może być więcej tych różnych tutaj właściwości. To zobaczymy zaraz, czy co nam to wystarczy. I tutaj mamy całą specyfikację tego, co możemy generalnie ostylować. I mamy styles, czyli musimy sobie wziąć te styles. One są na tym samym poziomie, co tutaj te settings, czyli tutaj w tym miejscu. Za tym. I teraz do styli weźmiemy, co potrzebujemy do styli sobie wstawić. Możemy zacząć od koloru, może potem się zdecyduję jednak nie używać koloru, bo zostawię te domyślne, ale może zostawimy, no zobaczymy. Ale to najłatwiej jest widać, najprościej będzie nam zobaczyć. Tu mamy kolor, gradientów się pozbędę i możemy sobie wziąć background kolor i text kolor. To weźmy, zróbmy jakiś ciemny kolor i zobaczymy to, jak nam się podstawi. Czyli bierzemy sobie jedną z tych zmiennych, na przykład damy jakiś taki ciemny i podstawimy background tutaj tą zmienną. Tą zmienną musimy wstawić do funkcji var i tekst zrobimy jakiś jasny. W takim razie no to weźmy ten foreground na przykład, też go tutaj wstawimy. Ok, chyba jest wszystko ok. No i zobaczymy sobie teraz na stronie tutaj. Odświeżymy tą stronę, zobaczymy, co nam to zmieniło. No i zobaczcie, że naniosło nam ten kolor, czyli jasny domyślnie na teksty, tak ciemny jako tło po prostu podstawiło, a tutaj robiliśmy na sztywno, ponieważ to jest blok, w którym ustawiliśmy kolor konkretnie, tak? Wybraliśmy z tego przycisku kolor, więc jakiś tam z tego pickera, dlatego on nadpisuje, ale tutaj wszędzie w tle, gdzie mieliśmy białe tło, to nam dało ten background. A tekst koloru dało jakiś taki kolor. Także no ja background może zostawię ten biały jednak, ale może kolor tekstu zrobię. Tu mamy dostęp do tego na przykład kolor background. Wezmę taką nazwę, jakiś taki ciemny. No te nazwy to one po prostu to są jakieś tam opisowe, tak? Natomiast pod to się podstawi po prostu ten konkretny kolor. Więc tutaj już możemy sobie coś tam pierwszego ostylować. No, tutaj chwilę, czasem zajmuje to odświeżenie. Ja nie wiem, o co z tym chodzi, powiem Wam szczerze, ale bardzo mi długo czasem zajmowało. A jeszcze spójrzmy tylko na to, co tu się podziało, co zrobiło się na body.
Jeżeli weźmiemy te globalne ustawienia, czyli tutaj ten kolor, jakiś tam spacing, typografię i nie jest to konkretny blok albo konkretny element, to ustawia nam te CSS-y do body. Po prostu do body się generują z tego naszego TeamJSON, tylko tu się właśnie coś nie odświeża. Ja to już zauważyłam ostatnio, że się wolno odświeża. No i ten kolor po prostu się przypisał do body i tu normalnie się wygenerował CSS z tego, co my tutaj wpisaliśmy w tych stylach. Także co możemy zrobić? Przypisujmy może ogólną typografię, warto ustawić, to na pewno, więc damy sobie tutaj na tym samym poziomie co kolor tą typografię. Ustawimy jakiś font size domyślny i font family, to jest właśnie to, co sobie ustawimy, co chcieliśmy tam wyklikać, ale to sobie ustawimy po prostu w tym TeamJSON bezpośrednio. Tu font family nie widać, ale jak się przełączymy na Gutenberga, to jest font family i to też działa, także tutaj po prostu jeszcze jest niezaktualizowana dokumentacja. No i też sobie musimy wybrać jakiś tutaj z tych zmiennych. Także font size ustawmy na ten small może, który był 1 rem, czy to był 16 pikseli. I damy sobie tutaj tak samo, tą zmienną. A font family, weźmiemy tego commissionera na przykład. Tutaj podstawiamy. I wracamy do naszej strony. Odświeżamy. Tu jest jakiś błąd pewnie tu jest. O, widzicie, jest za dużo o jeden przecinek i już nam się wysypało. Jeżeli wam się tak robi, że jakby się kasują te wszystkie style, to znaczy, że ten plik JSON się nie załadował dobrze. O, i teraz jest OK. Ale coś nam się nie załadował, nie odświeżył nam się z body. Jeszcze sobie zobaczę, o co chodzi. Kolor. Tutaj mamy dobrze. Font family. Var. Powinno być OK. Czasem jest jakiś problem, wiecie, z tym JSON. Ja nie wiem, o co z tym chodzi, czy on to kaszuje jakoś te style. I miałam taki sam problem na innej stronie, którą testowałam, dokładnie było to samo, że to za chwilę tam dopiero wskoczyło, także zaraz to tam wskoczy nam, a jeszcze sobie spojrzę, czy może tutaj mam typografia, font size, line height, font family, powinno być ok, czekajcie, skupię sobie z tego, co tu miałam taki... Jeszcze dodam ten line height, który sobie wygenerowaliśmy wcześniej. Normal, chyba nie, my chyba nie mamy normal, mamy normal, line height normal, ok, tutaj jest ok. To powinno być git. Hard reset. O, i teraz widać, że się podstawiło, to się zmieniło. To po prostu, nie wiem, to mi się wydaje, że to jest jakiś cache tego i to po chwili dopiero wskakuje. No i tutaj mamy body i dodało nam to font family, font size, font height. No i zobaczcie, że już nam się ta strona teraz odmieniła trochę, jak tylko zmieniliśmy tylko fonty, już w zasadzie powoli zaczyna wyglądać tak naprawdę porządniej, no nie? W zasadzie wystarczyło tylko trochę fontów pododawać. Więc co kolejnego możemy sobie zdefiniować? No myślę, że moglibyśmy spróbować dodać jeszcze do nagłówków. I tutaj mamy taki osobną sekcję Elements, gdzie możemy dla każdego poziomu nagłówku oraz do linku przypisać konkretne style, także weźmy to sobie tutaj na tym poziomie, to typografia, tutaj na końcu muszę usunąć. W linku może tylko zostawimy kolor. I teraz w jaki sposób to działa? Tutaj mamy dokładnie takie samo zagnieżdżenie, tak jak zobaczcie, że to jest border, color, spacing, typografia, czyli tutaj mamy typografię, spacing, kolor, border, czyli to dokładnie tak samo działa, czyli na przykład pod kolorem, patrzymy sobie jak na tym wyższym poziomie to działa, czyli pod kolorem mamy tekst, no to weźmiemy sobie ten tekst value i to sobie dodamy tutaj do koloru, kolejny zagnieżdżamy, no i kolor robimy tak samo jak pozostałe rzeczy, czyli też wybieramy sobie jakiś kolor na przykład do linku jaki chcemy, na przykład jakieś tam sekundary weźmy. Weźmy sobie te sekundary. Tutaj przekażemy mu, że ma mieć taki kolor. No i teraz od H1 do H6 zrobimy sobie, ustawimy typografię. Czyli dokładnie tak samo, korzystamy dokładnie z tej samej jakby struktury.
którą tutaj widzimy, czy na przykład mamy typografię, to to ma zastosowanie tak samo do tych H1, jak do H6, czyli możemy wybrać sobie typografię i z typografii możemy wybrać cokolwiek, co tutaj będziemy ustawiali. Czyli de facto możemy wziąć całą tą typografię, którą tutaj ustawiliśmy i to sobie wstawimy tutaj i tylko podmienimy sobie font size, no bo w H1 teraz będziemy chcieli dać ten huge i potem sobie zobaczymy, jak ten clamp nam tutaj zadziała. Czyli tutaj mamy font size huge. I tu podstawiamy font size. Na przykład line height, może chcemy ten bigger jakiś tam, no to też możemy tylko ten ostatni tutaj na tego normal. I font family, na przykład zamiast commissioner, to damy tą drugą, font family tom. Ten drugi font, żebyśmy tutaj sobie zobaczyli. I to jest dla H1 styl. I teraz dla kolejnych dokładnie musimy to kopiować. No niestety musimy do każdego z osobna, nawet jeżeli się powtarza. No ale tu będziemy teraz zmieniali z huge na, jakie tam było kolejne, x large. To z huge na x large zmienimy. A te font family to zostawimy. No i do kolejnego H3. Tam było, zdaje się, large, z tego co kojarzę. Potem H4 damy i tu będzie to, tu będzie medium. Czyli tutaj musimy zamiast tego extension dać medium. No i jeszcze tutaj damy te small, to damy do obu small, żeby 16 pikseli, żeby było na tam H5 i H6. I H6. No to mamy. Mamy to i teraz możemy sobie odświeżyć. Na stronie odświeżamy, ale coś ciekawe to też, o widzicie, już się pozmieniały na inny font. Już nam się to zmieniło, teraz już nam się to fajnie odmienia, ta strona zaczyna tutaj się pojawiać jakieś urozmaicenie. I teraz jak spojrzymy, no to zobaczymy, że to jest też bardzo tutaj tak ogólnie na H3 po prostu są nałożone te właściwości CSS-a, także to jest bardzo ogólne i to po prostu na całej potem stronie nam się odziedziczy, bo jeżeli ja mam tutaj kolejną podstronę jakąś z blogiem, na której wyświetlamy tam te jakieś tam ostatnie wpisy, no to zobaczcie, że to się wszędzie tu odziedziczyło, tak, te line height i tak dalej, i tutaj dalej, to jest w obrębie całej strony, także mamy tutaj, co jest fajne, że ustawiamy właśnie te ustawienia na tak jakby ogólnym poziomie, przez co one się dziedziczą w obrębie całej strony i nie mamy takiej sytuacji, że mamy jakąś specyficzność, tylko na danej stronie mamy to określone, a na innych już niestety to nie działa i trzeba tworzyć jakieś nowe reguły i je kopiować gdzieś tam do innych podstron. Więc tutaj nas ogólnie to totalnie chroni przed za dużą specyficznością. Oczywiście możemy sobie to potem ponadpisywać. Jeszcze jakbyśmy chcieli kolor zrobić, tutaj dodać, to kolor dokładnie robimy na takiej samej zasadzie, czyli one, wszystkie te elementy muszą mieć dokładnie ten sam poziom zagnieżdżenia, czyli jeżeli w naszej specyfikacji mamy, że typografia i tutaj mamy te elementy do typografii jest na tym poziomie i kolor jest na tym poziomie i tu jest tekst, no to dokładnie tak samo wkładamy to na przykład do tej H2, weźmy to na przykład do H2, czyli musimy wziąć kolor tekst i włożymy to na przykład do H2, na przykład tutaj kolejność nie ma znaczenia, kolejność jest dowolna, byle po prostu były do odpowiednio te zagnieżdżenia gdzieś tam użyte, no i tu na przykład możemy dać kolor secondary, dajmy. Teraz na H2 powinno nam się zmienić ten kolor na tylko na zielony i tylko na H2, tak? Bo tutaj dodaliśmy. Także to się wtedy w obrębie całej witryny nam zmieni, ale co jest fajne, to jeżeli odświeżymy sobie na backendzie, to dokładnie będzie to odzwierciedlało. Dlatego co jest fajne, to czego nie było wcześniej i z czym był bardzo duży problem, to właśnie było to zsynchronizowanie tego, co jest na frontendzie i na backendzie, bo tutaj musimy pamiętać o tym, że to, co jest tutaj w WP adminie w naszym, tak mamy WP admin, to, co jest na backendzie naszej strony, czyli w tym WP adminie, tam, gdzie po prostu możemy sobie korzystać z tego Gutenberga, no to tutaj, to jest coś zupełnie osobnego niż to, co jest na stronie. Jakby to na stronie jest osobny kod, który generuje nam frontend, jest osobny kod, który generuje nam backend. I do tej pory był problem, że trzeba było stylować osobno i trzeba było synchronizować to, jak jest na frontendzie, żeby było tak samo jak na backendzie i tak dalej, żeby te doświadczenie użytkownika no, było takie same, że, tu, że to jest faktycznie wizualny edytor i to, co widzimy tutaj, widzimy na frontendzie. A teraz już tak jest, bo ten theme JSON, ten kod CSS, który generuje, on go wstawia zarówno na backend, jak i na frontend, przez co mamy dokładny podgląd, tak, do tego, no jest prawie, tak, to może jest jakiś
małe przesunięcia, ale musimy wziąć pod uwagę, że tu są te elementy tego interfejsu jeszcze, więc zawsze jakieś tam będzie to troszkę odbiegało, ale generalnie no 99% jest to identyko i mam już teraz to wrażenie i my nie musieliśmy za dużo robić, tylko w jednym miejscu to zdefiniowaliśmy, no nie? A jeżeli byśmy pisali kod własny, to musimy pamiętać o jednym, żeby załączyć go zarówno na backend, jak i na frontend. Jeżeli własny CSS tworzymy, to zaraz sobie zainstalujemy, tylko tak patrzę, czy jeszcze coś byśmy tutaj użyli. Jeszcze spróbujmy, a może się napiję, żebyśmy za dużo nie przedłużali, to spróbujmy sobie, możecie tu poeksperymentować z tymi rzeczami, tak powkładać je właśnie do tych nagłówków, do jakieś tutaj różne te konfiguracje, ale spróbujmy jeszcze dla konkretnego bloku coś ostylować, bo myślę, że to też możemy zobaczyć jakiś tutaj fajny przykład. Czyli weźmiemy blok jeszcze pod spodem, czyli mamy element i teraz pod element dajemy blok za element właściwie. I teraz pierwsza rzecz, skąd my wiemy, jak się nazywają te bloki? Tutaj widzicie jest core group, bo nie widać tego jakby od strony frontendu, no tutaj po klasach tego nie do końca poznamy, jak już tam więcej będziemy z tym pracowali, to się zapoznamy już z tym blokami, to będzie nam łatwiej, ale generalnie tej nazwy tutaj nie widać nigdzie w tych klasach do końca, tylko mamy jakiś tam WP, blok, cover i tak dalej, ja na przykład na H2 nie mamy praktycznie żadnej klasy, która by wskazywała, jaki to jest konkretnie blok, więc musimy sobie znaleźć to, jak te bloki się nazywają. To robimy, jak jesteśmy w WP Adminie, na jednej ze stron z Gutenbergiem odpalonej, czyli czy to jest ten site editor, czy to jest na przykład na podstronie, gdzie mamy Gutenberga, wszystko jedno, tylko na jednej z nich otwieramy sobie konsolę i tutaj wchodzimy do konsoli. Tu zresztą też zobaczymy w inspektorze, widzicie te same presety tutaj się załadowały, także tu jest generalnie to samo jakby się załącza, tak, na frontend i na backend, ale my wchodzimy do konsoli i tutaj mamy taki obiekt WP, pod którym możemy się dostać do danych o naszych blokach. To się nazywa WP data, ona podpowiada, .select. Tutaj wybieramy store i ten store się nazywa chyba core blocks, mi się wydaje. Tutaj dajemy kropkę i dajemy get. O, nie podpowiada, więc może źle. Zaraz zobaczę, mam to zapisane na boku. Nie, jest, get block types. To się będzie nazywało get block types. Tutaj po prostu uzyskujemy dostęp do pewnej warstwy danych tego edytora blokowego, dlatego to trzeba otworzyć tam, gdzie jest ten edytor blokowy, tak na tej stronie. Klikamy, no i mamy. I tutaj nam zwróci wszystkie zarejestrowane na tej stronie bloki. Czy to są core'owe, bo core tutaj jest tym core slash, to jest taki namespace dla wszystkich bloków, które są zarejestrowane przez WordPress. Ten core to jest po prostu ten rodzaj WordPressa. Ale jak mamy jakąś wtyczkę, czy jakieś mamy swoje bloki tworzymy, to zawsze każdy blok musi mieć jakiś ten właśnie namespace, taki prefiks. I one przeważnie, te namespaces są specyficzne dla danej nazwy wtyczki, więc możemy tu mieć jakieś inne z innymi nazwami niż core, no a ten po slashu to jest nazwa tego bloku. Także tu mamy wszystkie bloki, które są w WordPressie domyślnie zdefiniowane, także który z tych bloków chcemy teraz edytować, byśmy się musieli zdecydować na jakiś. Może spróbujmy się zdecydować na przykład na batona, może sobie ostylujemy, mamy tutaj blok button i mamy taki tutaj domyślny, nie, tu wybieraliśmy jakiś background, to zaraz przejdziemy tam i spróbujemy sobie zrobić jakiś domyślny button, czyli zróbmy jakiś domyślny mu blok button, czyli szukamy, który tutaj jest, jak się nazywa konkretnie ten blok, bo mamy buttons, czyli to jest ten wrapper taki na batona, może, no to zaraz przejdziemy tam i mamy button, nie, jeden, czyli pojedynczy konkretny button i to na tym konkretnym batonie będziemy sobie o, tu otworzymy i on ma tutaj taki name. O, i stąd sobie bierzemy właśnie tą nazwę. To jest ta nazwa tego bloku. Chcemy tutaj ten zamian, nie core group, tylko core button. Chcemy sobie ostylować, także tutaj będziemy chcieli sobie to przekazać. Także czekajcie, tu się cofnę może do strony głównej, gdzie ustawialiśmy tą stronę. I przejdziemy, spróbujemy tam się pobawić tym batonem. I teraz stylujemy konkretny blok, żeby miał jakieś domyślne ustawienia, żeby ten baton nie był po prostu taki okrągły i szary, tylko na przykład, żeby był kwadratowy, jakiś zielony, coś takiego. Spróbujemy sobie go dostylować. Więc mamy tutaj ten baton i my tu mu wybieraliśmy jakieś tło, więc sobie to zresetujemy. To jest taki domyślny z WordPressa. My takiego nie chcemy, zaokrąglonego i tak dalej, nam się to nie podoba, to nie pasuje.
więc sobie jakiś utworzymy własny tutaj styl. No to wchodzimy i patrzymy, co mamy w bloku. Tak samo mamy te same rzeczy, border, color, spacing, typografii. No i jeżeli elementy jakieś się da włożyć, czyli na przykład do grupy da się włożyć H1, H2, więc możemy zrobić, że H1, która jest w grupie, będzie jakoś inaczej ustylowana niż ta główna. Ale my tutaj nie mamy, mamy tylko tutaj przycisk, więc to na pewno kolor będziemy chcieli zmienić. Więc kolor znowu bierzemy, no możemy stąd skopiować, bo to jest pod tym batonem. Kolor i kolor dokładnie patrzymy tutaj na wyższym poziomie, kolor co ma, background, tekst. No nie, no to możemy wziąć tu do środka, gradient możemy wywalić, bo gradient nas nie interesuje. I robimy dokładnie to samo, co robiliśmy z poprzednimi rzeczami, czyli dajemy mu jakiś background, czy to dajmy mu, jak jest ciemny, no to dajmy mu jakiś ten ciemny, na przykład taki. Taki mu damy. I tekst, damy mu jakiś jasny, na przykład ten foreground. I to będzie domyślny baton. Teraz po dodaniu po prostu on będzie domyślnie, nie trzeba będzie tego klikać każdym razem i możemy jeszcze zrobić mu border. Border też możemy wziąć, jakiś zrobić radius na przykład, zrobimy mu, czyli mamy kolor i border jest na tym poziomie. Okej, tutaj zrobimy coś takiego. Bordera się pozbędę tego. Kolor i radiusa możemy dać, dajmy mu 0. Zobaczymy, czy potrzebujemy ten cudzysłów tutaj za chwilę. Radius dajmy 0 i tego się musimy pozbyć. Dzięki. Ok. I teraz, jak odświeżymy ten baton, który nie był tutaj ostylowany, no i teraz nam się robi taki domyślny. I teraz tutaj, tak samo jak w naszym edytorze odświeżymy, to dokładnie będzie to samo, że mamy domyślnie teraz taki ten baton. Jakbyśmy chcieli dodać tutaj drugi, to on już domyślnie ma taki kolor, tak? Jakiś tam z tymi i taki ma obramowanie, to już jest domyślnie. Potem oczywiście no możemy zmienić, tak jakbyśmy chcieli i tak dalej, możemy sobie to jeszcze tutaj pozmieniać, jakieś tam kolejne, ale generalnie domyślnie nam się takie ładuje, więc jeżeli na przykład wyłączymy sobie potem na tym batonie w tych settingsach, że nie można zmieniać na przykład koloru, tylko zrobimy sobie dwa style jakieś tam, no to użytkownik nie będzie w stanie zmieniać, będzie miał dwa do wyboru batony, i tylko będzie mógł wybierać spośród dwóch, czy coś takiego, więc to można sobie tutaj dosyć dokładnie zweryfikować. Dobra, no to teraz, czy da się zmienić kolor na hoverze? O, no właśnie to jest to, co Karola pytasz, o czym, do czego właśnie zmierzamy. Właśnie są pewne rzeczy, których jeszcze się nie da tutaj zmieniać. Myślę, że z czasem no będzie, jeżeli oni chcą, żeby po prostu no cały ten CSS będzie, żeby można było wygenerować z TeamJSON, to będzie musiała być możliwość dodawania hoverów. Obecnie nie widziałam tutaj takiej możliwości, nawet w tym, jak na Gutenberga, to tutaj nie ma żadnych stanów, czyli tych hover, tam visited i tak dalej. Nie ma tutaj takich możliwości, więc to jest coś, co właśnie leży po stronie CSS. Czyli na razie się jeszcze nie obędzie bez dodania własnego CSS-a. No i teraz w jaki sposób dodajemy CSS do naszego motywu? Mamy tutaj na razie, coś nie zapisało się. Dobra, mamy tutaj na razie tylko zdefiniowaliśmy jakąś tam nazwę tego motywu, ale na razie jeszcze nie mamy, zobaczcie, żadnego function z PHP, żeby w jakikolwiek sposób zadeklarować tutaj, że te style, żeby one zostały włączone, one na razie nie są w ogóle włączone do naszego WordPressa. Zresztą też zobaczmy, co, bo teraz nie mamy żadnego CSS-a u nas. Mamy ten plik pusty, który tak naprawdę jeszcze nie został w żaden sposób włączony, więc może zobaczmy sobie jedną rzecz. Odświeżymy sobie pewną rzecz i po pierwsze zobaczymy sobie na network, tutaj dam radę to zrobić, zawsze to w tym robię, w Chromie, a zaraz zobaczymy. Co tutaj jest? Zobaczcie, co tutaj ładuje. Tutaj praktycznie, jak weźmiemy wszystkie, tylko musiałabym się wylogować, to może się wyloguję i odświeżymy sobie bez tego, żeby nam nie pobierało też z admina żadnych styli. Jeszcze raz to sobie odświeżymy zaraz. To zobaczymy sobie, co tu się tak naprawdę nam załaduje i wejdziemy na stronę główną. Aj, tu coś wróciło mi. Tutaj coś źle mi się to kliknęło. Dobra.
Dobra, jesteśmy na tej stronie głównej, tu nam się coś porozjeżdżało, bo się zrobił. A, to dwie rzeczy mieliśmy sprawdzić. Pierwszą rzecz, najpierw sprawdźmy jedną rzecz. Sprawdźmy to. Widzicie tutaj teraz ten font, który miał ileś tam, 60, jak on się skaluje. On się teraz, to nie ma takiego breakpointa, że on w jakimś jednym miejscu. I dochodzi do jakiejś minimalnej, tego min, i koniec, tuż się potem nie skaluje, jak dojdzie do tego tam dwa remy czy coś takiego. I potem się, w zależności od szerokości ekranu, on skaluje w górę. I tak samo te wszystkie inne fonty też tak się powinny zachowywać. O, tutaj. Więc to jest bardzo fajne. I tak samo od razu zobaczcie, że line height, na przykład tutaj między te odstępy, dokładnie tak samo się skalują proporcjonalnie jakby do tego, jaka jest wielkość tego fontu. Także to już jest pierwsza fajna rzecz właśnie z tej funkcji clamp. I to się z tego bierze. A teraz właśnie w naszej konsoli sobie odświeżymy tą sieć. No i co to tam robi? To jakiś styl, ale to jest styl z WordPressa, WP Includes Blocks Cover, dla coveru, bo mamy cover użyty. Emoji jakieś, tu jakiś jest jeszcze do nawigacji, do bloku nawigacja jest jakiś kawałek JavaScriptu, który odpowiada za otwieranie tego, to jest jakiś tam malutki, tak, to zobaczcie, to jest 8 kilobajtów, nie? Te też zresztą są jakieś takie małe. Tu mamy obrazki. Obrazy może, to może bez. Mamy tak naprawdę kilka obrazków. Mamy te fonty, bo użyliśmy dwóch, także one trochę dużo ważą. To jest prawie tam 1 mega, nie? Te, no, znaczy dużo, nie dużo. 1 mega te dwa. No i potem mamy jeszcze jakieś logo. Także praktycznie nic, żadnego CSS-a, tylko jakiś CSS mały do bloków, do blocks cover. I tutaj do nawigacji jeszcze styl CSS, czyli takie dwa osobne są w osobnych plikach, natomiast cała reszta, jak otworzymy sobie tutaj źródło, to zobaczcie, że z tego on nam generuje tutaj takie style inline i konkretnie generuje style tylko dla tych bloków, które są dostępne na stronie, czyli nie ma tutaj żadnej nadmiarowości, bo o, dobra, to może wygląda dziwnie i tak dalej, ale po pierwsze nie ma żadnych requestów dodatkowych do plików CSS, poza tym tutaj tam w szczególności nam wygenerowało dla każdego z tych kontenerów jakiś tam kawałek CSS-a, który po prostu jest tylko dla tych elementów, które są na stronie, czyli jak mamy jakieś bloki, których nie ma tutaj na tej konkretnej podstronie, tej stronie głównej, to do tego CSS-a nie będzie. Tak, jakieś, jeżeli byśmy nie mieli na przykład tej nawigacji, no to w ogóle by nie było tego na przykład JavaScriptu i tego CSS-a, to nie zostałby załadowany. Także tutaj dosyć, no tutaj dosyć mało tych asetów jest ładowanych i raczej tylko to, co po prostu się na tej stronie znajduje, więc to jest dosyć fajne i tak samo właśnie, jeżeli wszystko to, co definiujemy przez ten TeamJSON, to tak to będzie wyglądało, że on ten CSS generuje dynamicznie i go załącza na górze tego dokumentu HTML, natomiast jeżeli sobie będziemy tworzyli nowy plik CSS tutaj, który właśnie ten na przykład style CSS, no to on, no, jeżeli na przykład minifikujemy wszystkie nasze style, no to one są na każdej podstronie, tak cały ten CSS się ładuje, niezależnie od tego, czy dany element w ogóle się na tej stronie znajduje, także to jest też tutaj no, taka różnica tak między tymi rzeczami. No to spróbujmy zrobić tak, asety możemy zamknąć, paterny, templatki i został nam w katalogu głównym styles i TeamJSON, ale te style CSS-a nie były tam włączone w żaden sposób, no bo musimy je tutaj zainkludować. I teraz możemy sobie podejrzeć na przykład w Babi czy tam w 2022, tu zobaczymy sobie functions PHP, to jest jedyny plik taki functions w PHP poza tymi patternami, który tutaj nam jest potrzebny, chociażby on jest potrzebny, żeby właśnie te style można było włączyć do WordPressa, także musimy otworzyć sobie tutaj do tego motywu naszego nowy plik, który nazywa się functions PHP. Wpisujemy i zrobimy tak, że wykopiujemy sobie z tego motywu 2021. No więc co ten plik z tego 2022? Więc musimy pamiętać jedną rzecz, że o ile teraz w tym TeamJSON się nie przejmowaliśmy tym backendem, frontendem i tak dalej, to w przypadku CSS-a się to musimy niestety przejmować, ponieważ jeżeli sobie normalnie zainkludujemy tylko styl, tak, jakiś tam NQ style, to na pewno robiliście milion razy, WP NQ style, no to on się załączy tylko na frontend, czyli tylko na stronie tutaj będzie widać ten naniesiony CSS, ale nie będzie go widać w panelu admina, więc no to trochę psuje nam to doświadczenie użytkownika, także musimy te tworzyć albo w dwóch osobnych plikach, albo obecnie już raczej ten HTML tutaj, bo też to jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę, że tutaj sobie warto też popatrzeć, że no jednak mamy tutaj te elementy interfejsu, więc ten HTML, który mamy tutaj,
w edytorze on odbiega od tego HTML-a jednak. Tak, bo ma tutaj jakieś, wiecie, jakieś różne dodatkowe atrybuty i tak dalej, to musi być dostępne, no bo to jest interfejs do klikania, a to jest tylko wyświetlenie tego HTML-a. Tak naprawdę tutaj potrzebujemy jakiś minimalny mieć HTML, tak jak tutaj widzimy, tak, jest jakaś H3, jakieś P i to by było na tyle. Natomiast tutaj ta sprawa się troszkę bardziej komplikuje, też mamy P element, no ale mamy jakieś inne parę, tutaj parametry, tu w środku też coś tam może siedzieć, co niekoniecznie jest odzwierciedlone na frontendzie, chociaż oni już tak starali się, bo na początku ten edytor miał inny ten HTML niż frontend, przez co były właśnie te problemy, że trzeba było zupełnie osobno pisać style, ale teraz oni to zmienili i większość elementów tutaj w panelu będzie jednak odpowiadała temu, co jest na frontendzie, więc możemy ostylować tylko w jednym miejscu i zainkludować ten plik do dwóch miejsc. Dokładnie to samo, to robi tutaj właśnie ten 2022, bo zobaczcie, co on robi. Najpierw mamy, wbija się do After Setup Theme i dodaje taki Add Theme Support WP Block Styles i Add Editor Style, czyli to jest styl dla edytora, dla backendu, wpina ten styl CSS, ten główny z motywu. I potem druga jest funkcja, która robi NQ Style, czyli to na frontend, wrzuca po prostu dokładnie ten sam, gdzie tutaj to mamy, style CSS, tak? Dokładnie ten sam plik. Czyli mamy jeden style CSS i on jest i na frontend, i na backend, ale czasem może być potrzeba, żebyśmy mieli jednak w osobnym pliku. Na przykład my tak ogólnie robiliśmy na naszych stronach, że mamy inny plik, włączamy na WP Admina i po prostu w SAS mamy tak, w SASie tak robimy, że mamy tak skonfigurowane, że robimy importy w SASie, czyli piszemy kod w jednym miejscu, ale robimy import tego samego na przykład kawałka kodu zarówno do frontendu, jak i do backendu i wybieramy z nich, które importować do obu, które importować tylko na frontend, które tylko na backend. Bo może być tak, że niektóre będziemy na backend musieli trochę jakiś dodatkowy kod napisać. No ale my sobie to weźmiemy, NQ, ja to po prostu skopiuję, żeby nam było prościej, żebyśmy tego nie pisali. I tutaj to wrzucimy, tylko musimy tutaj jeszcze dodać PHP. I mamy tutaj, no to byśmy sobie musieli, jak to kopiujemy, to zmienić na jakieś tam laba, nie? Lab, dodamy, o. Zmieniamy sobie te prefiksy, żeby nie było na nasze. Warto po prostu z tego korzystać, to są open source, tak, jakieś te 20, to wszystko, co jest na GitHubie, od domyślną do WordPressa, no jest to open source, więc możemy sobie tutaj bez problemu to zapożyczy. Zresztą jak sobie przyjrzycie ten motyw Wabi, to on bardzo dużo tam się inspiruje, to wywalę. Możecie sobie też zobaczyć, jak, bo motyw 2022 tutaj w tym wydaniu w inny sposób te fonty załącza, więc możecie sobie tam spojrzeć. I tu powinno być ok, to zmienimy jeszcze na lab. I co on robi? Jakiś version, jakiś string z tej wersji. Mamy w style, mamy na tym głównym poziomie, więc to jest ok, ta ścieżka powinna być ok. NQ i tu jeszcze musimy zmienić na lab style. I to będzie nam ładowało lab styles. Tak, jest lab styles. Na NQ scripts tu nam wbije, a to na after setup theme lab support. To będzie dla edytora. Dajemy wsparcie dla stylu edytora i to jest nasz plik, który również będzie załączony na backendzie. Także tutaj sobie to załączymy i teraz powinniśmy na stronie zobaczyć, że ten plik nam się... Może mu wpiszemy coś w tym CSS-ie i zobaczymy po prostu, czy to działa. Jakieś na przykład na body możemy dodać. Może jakiś background. Color. Zobaczymy, czy to się dodało. To powinno nas pisać. No, dodało się, czyli widzimy, że się załączył nam ten plik. Zresztą tutaj zaraz na tej sieci powinniśmy zobaczyć, że on się tam wczytuje i tutaj go zaciąga. I tak samo na backend też możemy sobie potem spojrzeć, czy on się nam zaciąga, ten style. Tu mamy ten, to będzie ten. Widzicie, Teams CyberLab Style CSS, czyli to jest ten nasz styl, tutaj się zaciąga i wtedy możemy sobie dostylować jakieś dodatkowe, jakieś hovery, tego typu rzeczy. Natomiast jak najwięcej, moim zdaniem, jak najwięcej się powinno użyć przez ten TeamJSON, dlatego że tutaj no właśnie i na frontend, i na backend mamy synchronizację, więc wtedy nie musimy się tym przejmować. I takich rzeczy, których nie jesteśmy w stanie tutaj dopisać,
no to możemy po prostu wtedy to robić we własnych stylach, także wtedy w taki sposób sobie z tym poradzimy. No i w zasadzie mamy to w miarę ostylowane. Zobaczcie, że niewiele tutaj tak naprawdę dodaliśmy, a w sumie nawet to dosyć tutaj wygląda, można tak powiedzieć, chociaż poświęciliśmy na to może tam z 3 godziny w sumie, żeby zbudować tą stronę, ten blog też tu się nam odziedziczyło. No także oczywiście musielibyśmy dalej tam poprawić, na przykład tutaj w tym nagłówku, tak, jakieś te odstępy i tam parę jeszcze innych rzeczy moglibyśmy tutaj ponadpisywać jeszcze sobie. No ale tak z grubsza można powiedzieć i wszystkie te strony będą nam działały, bo mamy tutaj, porobiliśmy sobie templatki dla jakichś tam innych wpisów, to jest chyba wpis. No to tu mamy stronę, tam mieliśmy ten indeks, tu mamy wpis, to też nam tu się coś poodziedziczało, tu mamy jeszcze jakąś drugą pętlę, tak jakaś przykładowa strona, także generalnie w obrębie całej strony to nam działa, oczywiście to tam jeszcze wymaga trochę włożenia czasu, żeby to dopracować, ale ogólnie wszystko tutaj działa, więc jak widzicie, da się to w miarę tak doprowadzić do tego, żeby ta strona w miarę, szczególnie takie prostsze może strony firmowe, to bez problemu. Wydaje mi się, że nie ma w zasadzie żadnego problemu, żeby sobie stworzyć z tym JSON. I później jeszcze na końcu, co można zrobić, jeszcze jedną rzecz tylko, na końcu wam pokażę. I takie jest założenie, że oczywiście jak wejdziemy z powrotem, musimy wrócić tylko do tego edytora strony. I tam te wszystkie rzeczy, które znajdziemy w ustawieniach, edytor strony, no to teoretycznie jest to nakładka na TeamJSON, tak docelowo ma być, że po prostu to można wyklikać, że nawet w tym TeamJSON tam nie trzeba będzie za wiele bezpośrednio wpisywać, tylko że to wszystko będzie można sobie wyklikać tutaj w tej właśnie na tej zakładce style, tak, bo nawet mamy możliwość nie tylko typografii kolory, ale to dla bloków i konkretnych bloków możemy sobie tutaj ponadpisywać znowu typografię i tak dalej. Więc docelowo myślę, że tak to się będzie robiło, że sobie człowiek tu wyklika w tym edytorze. Można też tworzyć różne warianty z tymi kolorami i tak dalej. I na końcu można zrobić tutaj klikamy i eksport. I ten eksport pobierze nam ten cały motyw, który sobie wyklikamy. I docelowo chyba jest taki plan, że tutaj eksportujemy po wyklikaniu sobie tego całego motywu, łącznie ze stylami, pobieramy go i będzie można go wysłać do repozytorium, jeżeli będziemy się chcieli podzielić, na przykład zrobimy dla repozytorium, po prostu w repozytorium udostępnić ten motyw własny, stworzony, tak naprawdę prawie w całości wyklikany tutaj w tym edytorze. Także taki generalnie jest zamysł. No jak to wyjdzie, jeszcze pewnie będziemy musieli poczekać za 2 wydania, ale ogólnie takie jest założenie tego. Dobra, no to dajcie znać w komentarzach, jak w ogóle wam się to widzi, bo czy to w ogóle wygląda dla was dziwnie, żeby w tym TeamJSON to stylować i tak dalej, co tym w ogóle myślicie. A zobaczcie, co tutaj pisaliście, bo widzę, że się pojawiło sporo komentarzy dosyć fajnych w tej schemie. Do paragrafów raczej chyba nie będzie można, zaraz zobaczymy. Przejdźmy tylko jeszcze do, na przykład, nie widziałam tutaj tej takiej kontrolki do zmiany fontu, do wszystkich innych font size i tak dalej, tak, ale do font family, na przykład na stronę główną, jak wejdziemy, to zaraz zobaczymy. Na przykład na paragraf, typografia, wygląd, wielkość liter. Nie, no tylko wygląd to jest czy cienki, czy zwykły. Wielkość liter to tylko możemy robić na przykład tak. I odstępy między znakami też jakieś tam rozdzielać. Nie? Także nie ma tutaj. Chyba że przez TeamJSON moglibyśmy coś tu uruchomić, tych settings, to można by tak popróbować, settings wrócić i zrobić tak, że tutaj core paragraf i na przykład wziąć typografię. Tyle, że w typografii nie ma tej opcji, bo jest coś takiego, że na przykład dropka mamy false albo true, line height false albo true, ale na przykład dla font family nie ma, że true or false, tylko możemy zdefiniować to w font families, ale nie możemy ustawić, że czy chcemy, czy nie chcemy, jakby. Także wydaje mi się, że to na razie tego nie ma, chyba że po stronie Gutenberga jeszcze. Custom font size, font families. No nie ma tutaj czegoś takiego, więc nie wydaje mi się, żeby się dało to robić. Fonty zaciągać, dobra. Jeszcze tutaj poczekam. Kiedy na YouTube'a? No właśnie, wiesz co, no w tym tygodniu, myślę, że do końca tygodnia uda nam się wrzucić wszystkie te trzy. Także cały ten będzie taka playlista udostępniona publicznie normalnie.
O, Paweł pisze, że odkrył niedawno funkcję klamp. Ja też niedawno odkryłam, dopiero jak zaczęłam tutaj patrzeć. I tutaj dużo rzeczy jest właśnie w takie podejście właśnie, żeby wszystko w takich relatywnych, jakichś takich unitach to wyrażać i po prostu, żeby to się dopasowywało do dowolnego ekranu, a nie, że tylko w jakimś tam, na jakichś breakpointach. Także fajnie, fajnie widzę, że Wam się podoba ten klamp. Żeby nie używać, Karola, widzę, że pisałeś, że gdzieś w artykule pisało, żeby nie używać VOV, bo wtedy skalowanie użytkownika nie działa. Dać clamp 2. Aha, żeby kalkiem. No, można też ten kalk używać właśnie wewnątrz tego clampa. Także to też warto, bo funkcja jeszcze jest jedna, kalk, która też bardzo często na przykład do paddingów jest używana. Że jest tam właśnie takie połączenie kalk z min, max, jakieś takie właśnie kombinacje, które dopasowują tam. Także polecam Wam sobie właśnie w tych 2022 zobaczyć tam, właśnie oni tego trochę używają. Na hoverze się nie da, dobra, kolejkowanie functions. Co podmieniasz w kodzie functions? Okej, dobra. To jeszcze to ostatnią rzecz i będziemy już kończyli, bo widzę, że już też powoli przekroczyliśmy dosyć mocno czas, no ale tak to zajęło. Generalnie ja tylko podmieniłam nazwy, po prostu, bo to było 2022, także tam wszędzie, gdzie były 2022, to ja to zmieniłam na nasz, żeby był nasz. Po pierwsze, zobaczymy, nie mamy tutaj childa, to jest nasz motyw. My zrobiliśmy motyw, to nie jest żaden child. To jest motyw główny, bez żadnego childa, to jest nasz motyw zrobiony od zera. To jest zupełnie go od zera robiliśmy, w zeszłym tygodniu zaczęliśmy go robić od zera. Także to jest po prostu ten motyw parent. Więc on tutaj nie potrzebuje jakiejś definicji do parenta czy czegoś takiego, bo on jest to samo stanowiący motyw. Możemy te wszystkie powywalać, te inne tam 2020 to nic się nie stanie, bo on po prostu samodzielnie działa i ja tylko zmieniałam te nazwy tak naprawdę, bo style mam, jeżeli byś miał w innym katalogu te style, które chcesz tutaj załączyć, no to trzeba by tu zmienić nazwy katalogów jeszcze, że na przykład jakbyś miał jakiś assets, no to by trzeba było tutaj zrobić jakiś tam asset, coś takiego, tak, także to trzeba sobie dopasować. Get template to directory URI to jest do motywu parenta, czyli jeżeli byśmy mieli child, to tu byśmy musieli zmienić tylko na style sheet zamiast template. A resztę rzeczy może zostawić, bo tutaj tylko pobiera wersję, bo to jest po to, żeby tam ten CSS się kaszował. I ja tylko tak naprawdę tę nazwę tu zmieniłam. Tak musimy to wpasować, bo tu wpinamy do tej akcji, wpinamy funkcję, która nazywa się LabStyles, więc ta funkcja musi się nazywać po prostu tu, tak samo jak tu. No i tu jeszcze sprawdza, czy ta funkcja istnieje, no bo to jest przygotowane w razie, gdybyś tutaj chciał dołożyć sobie childa. Chociaż czy te childy, czy to jeszcze nie umrze śmiercią naturalną, to ciężko powiedzieć, jak to się będzie zmieniało, no bo po prostu, no jak widzicie, to w zasadzie od zera w 3 godziny dosyć sporo osiągnęliśmy, jeszcze byśmy drugie 3 godziny włożyli i de facto ten motyw mógłby być gotowy już i to całkiem nie najgorszy, więc jest to ciekawe, w jakim kierunku to będzie dalej szło. Szczególnie im więcej będzie można wyklikać w tym panelu i nie trzeba będzie faktycznie w tym kodzie edytować, tylko tutaj na stronie tego akurat edytora tego nie ma, bo to jest, my jesteśmy teraz na stronie, a to jest w edytorze strony ten edytor styli. Czy jeden if? Tak, no tutaj skopiowałam jeden if, bo tutaj jest tak. Jeden if. Jeżeli ta funkcja nie istnieje, tak, lab support, no to tu ją zdefiniujemy. I tu jest end if, i tutaj ją wpina do tej akcji. I tu jest drugi if, czy ta druga funkcja istnieje, lab styles, bo ten jeden jest na backend, lab support, a ten jeden jest na frontend, lab styles, i on tutaj patrzy, czy ona przypadkiem już nie istnieje. Tutaj się kończy ten drugi if, i tutaj podpinamy tą funkcję do tej akcji. I to generalnie jest tyle, co tutaj jest. Dobra, no to słuchajcie, dziękuję Wam. Widzę, że sporo osób jeszcze dotrwało teraz do końca, także super, cieszę się bardzo, że chcieliście o tym to zobaczyć. Mam nadzieję, że będziecie sobie tym eksperymentować. Polecam Wam eksperymenty, polecam Wam sobie może spróbować coś dodać do repozytorium, jakiś motyw. Jeżeli nigdy tego nie robiliście, a zawsze myśleliście, żeby to zrobić, to może teraz jest dobry moment, żeby być zauważonym. Wiem, że oni bardzo chcą, Matt ten na górze bardzo chce, żeby w tym roku przybyło 5000 nowych, czy tam 3000 nowych motywów, także na pewno żaden motyw blokowy, który dodamy do repozytorium, nie przejdzie niezauważony, więc jest to dobry moment, żeby coś sobie
poeksperymentować, może się gdzieś pokazać. Jeżeli myślicie o zmianie pracy, gdzieś gdzie się robi bardziej w Gutenbergu, to jest to na pewno dobra okazja teraz. Na pewno to nie zostanie niezauważone, bo na razie tych motywów blokowych jest chyba 20, czy ileś tam w repozytorium, więc to no, nie ujdzie to uwadze tych ludzi, których to interesuje, więc na pewno warto to teraz z tym działać. No i tym samym kończymy już tą naszą serię tych webinarów. Myślę, że wrócimy znowu z jakimiś tam kolejnymi webinarami o WordPressie. Także może w lato, może potem dopiero na jesieni zobaczymy. Może też jak jacyś goście się pojawią. Także będziemy się starali też o tym WordPressie coś tam robić z tych webinarów, nie tylko o blokach, ale też o innych rzeczach tutaj związanych z WordPressem. Także jak jesteście zapisani na naszą listę mailingową, to na pewno dostaniecie powiadomienie. No i cóż, z osobami, które się wybierają na WordCamp do Warszawy w czerwcu, no to się tam zobaczymy, bo my będziemy tam z CyberFolks, przynajmniej kilka osób, także na pewno się zobaczymy. Ja tam będę też prowadził warsztaty, już mogę oficjalnie powiedzieć, bo jest już w programie. Także też będzie to na temat tego edytora, tylko tam bardziej może z punktu widzenia takiego bardziej customa pod agencję, tak, gdzie mamy jakiś design konkretny, będziemy próbowali to dopasować. Tyle, że tam już nie ma, niestety bilety się już skończyły, także jeżeli nie zdążyliście kupić, to już niestety jest za późno. Z tego co widziałam, się wyprzedały tam dosyć szybko te bilety, także jeśli kupiliście te bilety, to do zobaczenia. My będziemy tam ze stoiskiem, także podejdźcie do nas, powiedzcie, że oglądacie webinary, to będzie super was poznać osobiście i fajnie będzie porozmawiać. No, a dzisiaj, a widzę, że jeszcze Staszek pyta, czy stronka, a menu, sidebary. Menu jest, menu mamy tutaj na stronie. Oj, zamknęłam sobie. Menu tu mamy. Sidebara, no, możesz dodać, jak chcesz, tam dodać sobie do templatek, ale dzisiaj sidebary w dobie mobile first są bez sensu, nie? Bo sidebar tak przeskakuje w dół, a jak spojrzysz sobie w Google Analytics, no to większość użytkowników dzisiaj jest na mobilu, więc te sidebary chyba już mało są używane. Raczej to jest taki przeżytek już z poprzedniej epoki trochę. Raczej się już od tego odchodzi, tak, chyba że jest jakaś tam specyficzna branża. Dobra, no to słuchajcie. Jeszcze raz dziękuję wam za obecność dzisiaj i do zobaczenia przy okazji jakichś tam kolejnych okazjach. Dzięki za obecność i te nagrania się pojawią, także jeżeli potrzebujecie sobie tam odświeżyć te poprzednie webinary, to zapraszam na YouTube'a za kilka dni naszego. Zresztą tam są jeszcze też wcześniejsze nagrania też o Gutenbergu, jakieś tam inne, także możecie sobie tam wejść, zobaczyć, może coś ciekawego znajdziecie dla siebie. Dzięki wielkie i do zobaczenia, do usłyszenia. Miłego tygodnia, trzymajcie się.